siema, witam was znowu. Dla mnie już dopiero się pożegnaliśmy, a dla was minął tydzień od ostatniego odcinka. Stoję tak jak stałem, torf jest przesypany. Paczkę będziemy otwierać, bo ona nie może zwlekać. Nie będziemy przecież zwierząt tydzień dusić w pojemniku, tak? A głodzić swoją drogą. Rozcinamy taśmę na pierwszą linię ataku na nasz pakunek. Dane zasłaniam. Zwłaszcza wysyłającego z szacunkiem do RODO. I ukazuje mi się papier. Już pewnie zauważyliście rodzaje pojemników, a jak nie, to pewnie teraz, bo muszę dużo gadać. O! Strzaj taśma na zapas. Tego się spodziewałem. To ładny papierek. Nie gazeta. Dobra, kartony. Kartonik może się przyda niedługo. Stroboxy zawsze sobie zostawiam. Nie powiedziałbym, że są jednorazowego użytku. Po żadnym pozorem zawsze można nową taśmę skleić, tak? I będziemy wolniej teraz do tego podchodzić. I w tym wypadku, żeby się pomartwić. Nie no, na pewno teraz mnie nic nie wyskoczy, ale za chwilę będzie mogło. Już. Myślimy o torfie. Wystarczy taka ilość. Podobnie garść, jeszcze dam. Pryskam troszkę. Muszę zacząć chłaniać, muszę oddolać. O, te pojemniki bym już był spokojniejszy. W sumie można nasypać, żeby potem się z tym nie chrzanić, ale ciekawsze dla mnie będzie, co będzie w tamtych pojemnikach, bo będzie się działo. Dobra, układam to w sposób pionowy i tutaj również układam w sposób pionowy, tylko łamię jeszcze kawałeczek. W sumie nie muszę tego nigdzie rzucać, mogę tak zostawić, nie będzie to przeszkadzać. Sposób pionowy, powtarzając się raz któryś. Jeszcze cyk, 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 cyk. I zaczynamy nową jazdę. Pokrywki przygotowane. Bez pęsety się nie obejdzie. W tym przypadku nie ma opcji. I zaczynamy jazdę. O. Cyk, cyk. Czuję różne rozmiary, wiecie? Zastanawiam się, ale się domyślam, co będzie w jakim rozmiarze. Dobra. I teraz tak. Dla ułatwienia. Nie wiem, czy to złapie jakąś ostrość. Typ zwierząt wam pokażę tylko w ten sposób najpierw. Już w tym momencie wam powiem, że to są stawonogi. I dobra. Lecimy z koksem. Łagodniejsze sobie przełożymy najpierw. O których mniej będę miał do powiedzenia. Wystarczająca wiedza, ale właśnie o to chodzi, do nich dużej wiedzy nie potrzeba. Jest taki jeszcze żeleczek. To jest skorpion. Heterometrus silsenus expetersi. I go wypuścimy do nowego miejsca zamieszkania. Nie chcę tak łatwo wyjść. Dobra, wyciągniemy z papierkiem i z papierka go wypuścimy. To są ogólnie dość łagodne skorpiony. Uznawane za dość żarłoczne. Mój poprzedni nie był taki żarłoczny. Ale są to skorpiony ogólnie dość ciekawe. Można je trzymać grupowo. Bylebyśmy nie zostawiali dwóch samców przykładowo razem. Co dostałem takie upomnienie, bo nie próbowałem w sumie nigdy ich grupowo trzymać, ale ktoś mi powiedział, żebym nie próbował w ten sposób robić. Także ja tam zrobię po prostu wgłębienie, po prostu walnę kamola i on sobie zrobi, co będzie chciał. Podkopie się pod kamień, ułoży się jak mu wygodnie. Lubią pod kamieniami siedzieć. Gatunek ten, standardowo, woli uciekać niż atakować, a jak już atakuje, to raczej nie używa Telsona, tylko to już rzadkość, naprawdę. To już woli użyć szczypców, które ma dużo silniejsze.
nabiera odwagi oczywiście z rozmiarem, ale szczypce ma dużo silniejsze, ponieważ ma słabiutki potencjał jadu i głównie na zasadzie jadu funkcjonuje, a tutaj głupi Krystian dalej nie dał kamyczka, to jest fajny, płaski, taki idealny wręcz, więc zrobię coś takiego i dam mu go tam. Tu nie boję się maluchów włożyć jeszcze, chociaż no, u maluchów w ogóle nie powinienem czuć takiego strachu aż. Dobra, jeszcze trochę deszczu, ich nie muszę zamykać, one mi nie wyjdą. Natomiast skorpiony nie radzą sobie z takim powierzchniem jak pająki, natomiast tu już mamy szybki z silniejszym jadem, który już prędzej kąsa właśnie kolcem jadowym niż szczypcami. Gatunek nadrzewny, Lychas, teraz Jana Lychas Trikantanor, możecie mnie poprawić, nie pamiętam tej nazwy tak dokładnie, dokładnego gatunku, żeby powiedzieć słownie od razu, który rośnie do łącznej długości całkowitej. Oj, kliszówka mi wypadła, ale schował się z tego co widzę za korą. Tak, popiernicza jak powalony, porąbany. Do łącznej długości całkowitej 4 cm. Po co taka pionowa kora? Czemu akurat tak bardzo mi na tym zależało? Ponieważ te skorpiony linieją, wyższe poziomy osiągają w pozycji pionowej. Muszę za chwilę giełką zrobić wentylację, bo widzę, nie ma dziurek. Albo podmienię używane pokrywki. Chciałem otwierać, już otwierano. I dobra, kolejny ependor, widzę, że jest przy wieczku, także zabawa nie będzie miała końca chyba. Wyjmiczek powinienem otworzyć w ten sposób. Wiecie co? Odrobinkę bym się cykał tego ukłuszenia. Chociaż nie powinno do niego dojść w ogóle, ale przezorny, ubezpieczony, a że skorpion jest, zauważyłem, że piekielnie szybki od samego wyjścia, mimo że jest po podróży. I w dodatku nadrzewny i świetnie sobie radzi z różnymi podróżami, to jednak bym nie chciał przesadzać. Dobra, robię to w ten sposób, bo końcówkami mi nie idzie. I widzę, że już jest w podstawce. I w las też tu za korę. W tym momencie go nie widzimy, bo się schował. Już wiem, że jest o... O, właśnie tu idzie. Ciężko teraz dotrzeć. Chyba, że da radę teraz, czy nie da radę światła włączyć? Chyba nie da radę już większość światełka, ale widać go. I na pewno wrócimy do aktualizacji do tych pająków. Skorpionów, przepraszam, mówiłem, że to nie będą pająki. Co ciekawe, to jest drugi gatunek ogólnie jakiegokolwiek zwierzęcia, który posiadam i rozmnaża się przez partenogenezę, czyli nie potrzebuje samca, tak? One rozmnażają same, to jest fabryka pędy, znowu bym powiedział, skorpionów, same się produkują i to jest bardzo ciekawe. Po prostu jakby się klonowały. Swoją drogą nie wspomniałem jeszcze, a tej informacji brakuje, bo sam w pewnej chwili szukałem tej informacji, bo byłem ciekawski. Nie można ich grupować, bo się mogą pozjadać. Także ktoś chce próbować, to nie polecam próbować. W opisach gatunkowych gdzieś na forach internetowych nie szukałem tak zawzięcie, dowiedziałem się od właśnie hodowcy odpowiedniego. Ale jak już szuka zawzięcie, może ją znalazł. Na szybko nie znalazłem właśnie tej informacji, ale wiem i sprawdziłem, nie będę jej grupował. Ja jestem na swój sposób zachwycony, że udało mi się coś wygrać w ogóle. To są zwierzęta na pewno ciekawe, zwłaszcza te agresory. I czekam aż podrosną, żeby mi je widział, a nie, że nieświadomie mi to gdzieś wejdzie. Jak będę manipulował, także penseta obowiązkowa. Jak widzimy, skorpiony te są bardzo szybkie i nie widać tego tutaj teraz dokładnie, aż tak jakbym chciał pokazać, bo akurat idzie dość spokojnie.
chciałbym mocno pozdrowić i jednocześnie pochwalić za wysyłkę i fajną akcję Orchid Terra. Zachęcam Was do oglądania, do następnych odcinków, łapkowania, suby. Przede wszystkim taka grupa Ptaszniki Dino Spiders. Za dużo się rozgaduję, to tyle w temacie. Ja Was zapraszam też do kolejnych odcinków i pozdrawiam, cześć.